Ile razy w historii spółki musiałeś pisać maila do pracowników, że pensje się spóźnią? W biznesie nie chcę powiedzieć, że to jest takie trywialne, ale jest. No, musisz być czujny. Cały czas musisz być czujny i poszukiwać swoich kolejnych szans i swoich kolejnych okazji. Możesz tego nie robić, natomiast wtedy w tym wypadku najprawdopodobniej twój biznes będzie rozwijał się normalnym, spokojnym tempem, a nie na przykład podwajał swoje przychody rok do roku. Budując ten biznes, myślę, że wszyscy w gronie akcjonariuszy i założycieli tego biznesu kierujemy się jedną maksymą, że tak naprawdę tą twarz i ten wizerunek masz jeden. I w zasadzie rób wszystko tak, żebyś następnego dnia, wstając rano, mógł spokojnie spojrzeć w lustro. Witajcie w audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej, zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy im trudne pytania i zastanawiamy się, co ich napędza i na jakich zakrętach życiowych udało im się wyjść, a z jakich wylecieli. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka i zostawcie komentarz. Sztuczna inteligencja to lubi, a dzisiaj będzie o sztucznej inteligencji. O, dziękuję za tego lajka. Jeżeli macie firmę, prowadzicie firmę i myślicie o jej sprzedaży, albo nawet rozważacie taką alternatywę w przyszłości, zapraszam Cię na konferencję Życie po Exicie 29 lutego w Warszawie w hotelu Bealto. Bardzo małe grono osób, bardzo doświadczeni przedsiębiorcy i specjaliści, którzy opowiedzą o tym, czy, jak i czy warto sprzedawać firmę. Zapraszam Cię już serdecznie, mam nadzieję, że się zobaczymy. A dzisiejszym gościem jest Piotr Wieczorek. Dzień dobry. Cześć Piotrze. FOTC. Co to znaczy? Czy to jakiś magiczny skrót? Historia tej nazwy jest dość prosta. Rozpoczynaliśmy jako spółka flyonthecloud.com. Fly on the cloud. Tak, to była jedyna wolna domena ze słowem cloud w 2013 roku. I tak też nazwaliśmy ten biznes. A w drodze, jak ten biznes się zmieniał i my jako firma się transformowaliśmy, zmienialiśmy swoją ofertę i swoje podejście do rynku, przychodziliśmy rebranding, no i tak skrót tych liter, wolna domena.com. Podoba mi się z tą wolna domena.com, bo ja, MasterHub, nasza społeczność, to jest masterhub.pl, ludzie się pytają, skąd ta nazwa, bo tak super pasuje, domena była wolna. Tak. Więc absolutnie to rozumiem. Zrobiłeś biznes bootstrapując go, czyli zaczynając od własnych funduszy, nie szukając inwestorów, biznes, który ma ponad 100 milionów złotych obrotów w tej chwili po latach. Czy to była droga, którą polecasz? Doprecyzowując, zrobiliśmy. Przepraszam, zrobiliście. Ja nie byłem sam, mam dzisiaj dwóch fantastycznych wspólników, a zaczynałem ten biznes z jednym wspólnikiem, z Pawłem Zającem i żeby tutaj oddać sprawiedliwość, to tak naprawdę Paweł był pomysłodawcą tego biznesu. A ja zawsze się śmieję, że jestem tym rzemieślnikiem i tym wykonawcą, który tą ideę wdrożył w życie i do dzisiaj, za chwilę, przez 10 lat za nią odpowiada. Odpowiadając na twoje pytanie, czy to była dobra droga i czy to był dobry pomysł, to trochę jest tak, że z perspektywy czasu mogę ci powiedzieć tak, to był fantastyczny pomysł, bo zachowujesz kontrolę nad swoją organizacją, zachowujesz udziały, masz wpływ na to, co dzieje się w ale twojej firmie. Ale to mówisz po 10 latach i przy 100 milionach obrotów. Po 10 latach, tak. Ale, a jak ale to na było starcie, na początku? Myślę, że trochę nie masz wyjścia. To też jest taka sytuacja, okay. Bo 10 lat temu dostęp do kapitału i do finansowania biznesu był trochę inny niż teraz. Mm-hmm. Trochę mniej było inkubatorów, trochę mniej było funduszy i trochę mniej było wiedzy o tym, jak to dobrze i na fajnym poziomie zrobić. Dlatego wybraliśmy tą drogę i tak naprawdę finansowaliśmy to przedsięwzięcie na początku z funduszu mojego wspólnika. Więc trochę przypadku, trochę decyzji, ale też trochę konieczności. A który moment twoim zdaniem przez te 10 lat był dla was najtrudniejszy? Najtrudniejsze są początki, w mojej ocenie, co nie jest odkrywcze, ale końcówka też jest trudna. Końcówka w tym sensie dzisiaj poszukiwanie kolejnego pomysłu na to, jak ten biznes jeszcze bardziej skalować, jeszcze bardziej rozwijać, kiedy on okrzepł i nabrał masy. Ale mimo wszystko początki są najtrudniejsze, bo tak naprawdę działasz cały czas w sferze podwyższonego ryzyka, cały czas martwisz się o cash flow, stresujesz się, czy wystarczy ci do kolejnego miesiąca na wynagrodzenia.
zastanawiasz się, czy te hipotezy, które postawiłeś i próbujesz zrealizować w przestrzeni biznesowej, to one tak naprawdę mają szansę się ziścić i urealnić. Teraz to brzmi tak dumnie, hipotezy. Wtedy to były próby i błędy. Tak, tak, absolutnie tak. Czyli to świadomie postawione założenia, które próbowałeś zrealizować w jakiejś tam metodologii. Więc wydaje mi się, że te początki, i te początki bardzo często są trudne, bo one podkopują twoją wiarę w siebie, twoją wiarę w kompetencje, twoją wiarę w zespół, w ludzi, którymi się otaczasz. Jakby szukasz tych przyczyn niepowodzenia, ich na początku jest bardzo dużo, szukasz ich wszędzie. Natomiast bardzo lubię to porównanie, że prowadzenie biznesu to nie jest sprint, to jest maraton, więc jakby no, podobno coraz ciężej jest z każdym kilometrem, a najtrudniej jest po tym 40 i najkrócej te ostatnie 2 kilometry, to już podobno dla większości to jest traumatyczne doświadczenie jeszcze bardziej, więc jakby myślę, że zakładając biznes musisz się na to nastawiać, że to są wzloty, to są upadki, no ale też, że to jest maraton, to nie jest sprint. Ile razy w historii spółki musiałeś pisać maila do pracowników, że pensje się spóźnią? Szczęśliwie ani razu. O! Szczęśliwie ani razu. Mówię, że były obawy. Tak, absolutnie były obawy, natomiast na początku działaliśmy też jako grupa spółek IT, więc było trochę raźniej. Mhm. Mówiąc kolokwialnie, w grupie jest raźniej i zawsze w razie czego było od kogo na te przelewy pożyczyć przysłowiowo na chwilę do kolejnych faktur, które spływały od klientów, ale ani razu. Okay. Zresztą budując ten biznes, myślę, że wszyscy w gronie akcjonariuszy i założycieli tego biznesu kierujemy się jedną maksymą, że tak naprawdę tą twarz i ten wizerunek masz jeden. I w zasadzie rób wszystko tak, żebyś następnego dnia wstając rano mógł spokojnie spojrzeć w lustro. Więc jakby ta zasada dbania o pracowników, robienia tego biznesu w sposób etyczny i taki, żebyś nie musiał się za swoje postępowania wiesz, jakoś specjalnie mocno wstydzić albo ukrywać na mieście, to jest jakby clue i w myśl tej zasady od 10 lat ten biznes tworzymy. A co to jest za biznes? Dobrze, że zadajesz mi to pytanie teraz, a nie 5 lat temu, czy 4 lata temu, bo miałbym naprawdę taki spory problem, żeby powiedzieć ci, czym się zajmujemy. A to jest, przepraszam, tak abstrahując, to jest tak niesamowite, że czasami biznes musi mocno dojrzeć, żebyśmy zrozumieli, w czym jesteśmy dobrzy, nie? I to jest naszym takim głównym korem, bo robimy wiele rzeczy, a w pewnym momencie trzeba je odciąć i zostawić kor. I dokładnie tak samo było w naszym przypadku. My rozpoczynając ten biznes, mieliśmy takie wyobrażenie, że im więcej partnerstw z topowymi firmami IT na świecie, tym lepiej dla nas. Mhm. Tym nasza oferta będzie bogatsza, tym więcej klientów będzie do zaadresowania, tak naprawdę zaadresowania ich i ich potrzeby będą do ogarnięcia. Dzisiaj z perspektywy czasu mam taką pewność, że w zasadzie specjalizacja i bardzo precyzyjne nakreślenie tego, czym firma się zajmuje i z jaką ofertą wychodzi do rynku, zwiększa prawdopodobieństwo twojego sukcesu. Więc my dzisiaj od 4 lat, 3 z kawałkiem, w zasadzie skupiamy się tylko i wyłącznie na partnerstwie z Google Cloud, a współpracujemy tylko i wyłącznie z Googlem w obszarze technologii i dostarczania rozwiązań dla biznesu. I w zasadzie mamy na tym punkcie obsesję. Tak najkrócej mógłbym obsesję, czym się zajmiemy. Tak, taką pozytywną obsesję, bo jeżeli chcesz realizować cele biznesowe swoich klientów, to musisz być po pierwsze dla nich dobrym partnerem. Będziesz dla nich dobrym partnerem, jeżeli będziesz ekspertem, jeżeli będziesz rozumiał ich uwarunkowania biznesowe, jeżeli będziesz fantastycznie posługiwał się technologią. Więc jakby musisz być obsesyjnie zakochany w technologii i bardzo dobrze ją rozumieć, żebyś potem mógł tak naprawdę realizować potrzeby biznesowe. A żeby ją bardzo dobrze rozumieć, musisz się skupić. To jest tak. To, co mówisz, prawda? Tak, to tym bardziej, że dzisiaj wszyscy jesteśmy świadomi, że kompetencje, zwłaszcza w obszarze nowych technologii, w obszarze IT, bardzo dużo kosztują. Więc jeżeli chcesz je realizować na bardzo dobrym poziomie, to musisz mieć bardzo dużo, bardzo dobrych i często dość dobrze opłacanych pracowników i współpracowników. Czego Piotr nauczył się w pierwszych 3 latach, drugich 3 latach i ostatnich tam 3 czy 4 latach prowadzenia spółki? Pierwsza, największa lekcja jest taka, że nie możesz traktować firmy jak rodziny. Jest często takie podejście, utożsamiamy firmę z czymś rodzinnym. Nasze dziecko. Nasze dziecko. Próbujemy wszystkich pracowników traktować i współpracowników i partnerów biznesowych trochę jak członków rodziny. Bardzo mocno opiekuńczo. I nie ma w tym absolutnie nic złego, bo jakby dbanie o pracowników jest dla ciebie priorytetem. Oni budują wartość twojej firmy. Oni realizują projekty. Tak naprawdę z tego, jak oni te projekty realizują,
wynika postrzeganie twojej firmy, ale też szansa na realizację kolejnych projektów. Natomiast to jest moja absolutnie pierwsza lekcja. Przychodzimy tutaj, oczywiście możemy spędzać wspólnie czas, możemy się lubić i to jest kolejna zasada, rób biznes z osobami, które lubisz. Jeżeli kogoś nie lubisz i jeżeli ciężko jest ci w czymś towarzystwie wytrzymać dłużej, to jest duża szansa, że ten twój biznes no, będzie kulał, mówiąc wprost. I to są takie moje obserwacje i to jest moja pierwsza koronna zasada, którą wynoszę po pierwszych 3-4 latach prowadzenia biznesu. Bardzo często, o czym też wielokrotnie się mówi, mamy problem, jeżeli ludzie odchodzą z naszych firm, tak, jako prezesi, właściciele, często traktujemy to bardzo personalnie. I oczywiście powinniśmy tak to traktować, no bo tworząc idealne warunki rozwoju, tworząc super wynagrodzenia i super konkurencyjne produkty, jesteśmy w stanie utrzymywać tych ludzi ze sobą, ale to nie jest proste. Ludzie będą odchodzić, będą poszukiwać nowych wyzwań i myślę, że to jest bardzo cenne. Im szybciej się z tym uporasz, im szybciej zrozumiesz, że ludzie opuszczają pokład twojej firmy i to nie znaczy, że masz tej firmy nie zmieniać. Wręcz słuchaj, co oni do siebie mówią i zmieniaj ten swój biznes. Natomiast im szybciej oduczysz się traktowania tego personalnie, tym lepiej dla ciebie. Tym mniej będziesz to przeżywał i tym łatwiej pozwolić to z powrotem skupiać się na biznesie, a nie zaprzątać głowy całą masą różnych niepotrzebnych rzeczy. A drugie 3 lata? Kolejne 3 lata takie, że w zasadzie w biznesie musisz wykorzystywać każdą nadarzającą się okazję i przynajmniej próbować ją wykorzystać. Mówię z perspektywy naszej firmy, my mieliśmy 2 momenty zwrotne w dziejach naszej historii. Jeśli to pompatycznie zabrzmiało, to bardzo przepraszam, ale w kwestii naszego biznesu pierwszym znaczącym okresem był COVID. COVID, mimo że był absolutnie dla świata swoistą katastrofą, jakby ogromna liczba osób, która ucierpiała, która już dzisiaj po tym świecie nie chodzi. Dla większości firm był to ten moment, kiedy już nie było odwrotu, albo się transformujesz i dostosujesz się do pracy w sposób cyfrowy, w sposób zdalny, tu i natychmiast, albo twój biznes nie przetrwa. I dla firmy, taka jak nasza, która dostarcza rozwiązania do komunikacji, do poprawy przepływu informacji, do poczty mailowej, to był absolutnie jeden z bardzo mocno przełomowych momentów, który wykorzystaliśmy i pozwolił nam rozwinąć się bardzo mocno. Drugim takim momentem była sytuacja, my współpracując z Googlem i tworząc to partnerstwo z Googlem, od początku zajmowaliśmy się rozwiązaniem, które nazywa się Google Workspace. Bardzo wiele osób korzysta, poczta biznesowa dla firm. Google, mówiąc wprost, dołożył do swojej oferty cały kawałek chmury publicznej. I to był ten moment, który dla nas był kolejnym momentem zwrotnym. Okej, jeżeli pojawia się tak fantastyczne narzędzie i tak fantastyczny set narzędzi, rozwiązań, infrastruktura, która niesie ze sobą tyle możliwości i adresuje ogromny rynek. No to są wydatki przez firmy na chmurę publiczną liczone w miliardach dolarów na najbliższe kilka lat. To tak naprawdę to był dla nas ten moment. Albo go wykorzystamy i zaczniemy się w tym specjalizować, budować kompetencje i dzięki tym rozwiązaniom dostarczać i adresować potrzeby biznesowe naszych klientów, albo nie. I my te 2 momenty, wydaje mi się, czyli bycie takim, branie wiatru w żagle, jak wieje. Tak, jak niektórzy mówią kolokwialnie łap zajączka, różne są na to nazwy, natomiast no, w biznesie nie chcę powiedzieć, że to jest takie trywialne, ale jest, no, musisz być czujny, cały czas musisz być czujny i poszukiwać swoich kolejnych szans i swoich kolejnych okazji. Możesz tego nie robić, natomiast wtedy w tym wypadku najprawdopodobniej twój biznes będzie rozwijał się normalnym, spokojnym tempem, a nie na przykład podwajał swoje przychody rok do roku. Mhm. Ostatnie 3 lata? Ostatnie 3 lata... To jest znowu lekcja, że biznes to jest ciężkie przedsięwzięcie. Znowu? Tak. Czyli nie dało się wyluzować po tych 6-7 latach? Pewnie się da. Każdy z nas ma inny charakter. Ja mam problem czasami z tym, żeby wyluzować. A co ciężkiego się teraz stało? Znaczy, rozumiem, że się sfokusowaliście, odpuściliście niektórym dostawcom i tak dalej. To zrozumiałem, ale co takiego ciężkiego się stało? Może nie ciężkie, natomiast im więcej rzeczy robisz, im więcej tematów dotykasz, tym na koniec dnia więcej decyzji musisz popełnić. A nie zawsze te decyzje są łatwe, nie zawsze one są bezpieczne. Czasami, jak w każdym biznesie, podejmujesz ryzyko. No i im więcej decyzji popełniasz, tym więcej ryzyk musisz kalkulować, które za tymi decyzjami stoją. Ty podejmujesz wszystkie decyzje? Może nie wszystkie, bo w naszej organizacji budujemy taki model, w którym nasz management ma bardzo dużo przestrzeni na podejmowanie decyzji.
I tak naprawdę do ciebie trafiają te decyzje, w których to ryzyko już jest największe. I których... Takie już naprawdę trudne, tak? To nie jest nieoczywiste. Może tak. Lepsze słowo to jest to, które ty zaproponowałeś, nieoczywiste decyzje. Mhm. No i wtedy tak naprawdę podejmujące decyzje, po pierwsze bierzesz na klatę wszystkie konsekwencje tych decyzji, bo musisz tą decyzję popełnić i być gotowym na to, że tak naprawdę potem ewentualnie po tej decyzji musisz posprzątać albo ją zmodyfikować. Mhm. Jak celebrowaliście 100 milionów złotych przychodu? Czy celebrowaliście 100 milionów? Czy to był taki moment, że cała firma stanęła na chwilę? Nie, wiesz co, to wydaje mi się, że nie budujemy w ten sposób biznesu wokół takich pojedynczych, KPI-owych momentów. Mhm. Bardziej budujemy je w kontekście tego, co jako organizacja razem osiągamy, czyli dużo bardziej cieszy nas to, że udał nam się z jakimś bardzo trudnym klientem projekt i to jest moment, kiedy wszyscy mogą sobie napisać kudosy, czy podziękowania, czy jakby wspólnie gdzieś tam rozmawiamy o tym na wideorozmowach. A dlatego na wideorozmowach, bo my od 4 lat praktycznie jesteśmy firmą, która w pierwszej kolejności oczywiście daje pełną swobodę decyzji, w jaki sposób pracujesz. Natomiast no, zdecydowana większość dzisiaj osób, naszych partnerów, 90-kilka% to jest praca zdalna. Czyli nie macie biura? Mamy biuro. Jedno biuro we Wrocławiu. Ale nie takie, żeby wszyscy się zmieścili w nim. Na upartego. Okej, na kolanach. Na kolanach, gdzieś wiesz, w pomieszczeniach gospodarczych, na korytarzu. Ale jakby z naszej perspektywy to też była bardzo świadoma, zaplanowana decyzja, która oczywiście ma różne swoje perturbacje i konsekwencje, ale tak, jesteśmy taką organizacją. Więc jakby odpowiadając na twoje pytanie, ta celebracja to raczej budowanie takiej, powiedziałbym, wspólnoty i takiej wspólnej satysfakcji, niż skupianie się na tym, czy to jest taka kwota, czy taka, czy to jest okay. Jakiś tam parametr na koniec dnia. To i tak, sprowadzając to do perspektywy partnerów, to jest bardzo wtórne przy pracowników. Mam nadzieję, że podoba ci się ten odcinek. Jak wiesz, moim celem, moim marzeniem i moim wyzwaniem jest dostarczenie tobie wiedzy i motywacji, abyś mógł być przedsiębiorcą, abyś mógł rozwijać się. Szukamy niesamowitych gości, znajdujemy ich i próbujemy znaleźć tematy, dzięki którym można się uczyć i motywować. Pracujemy z całym zespołem nad produkcją i dystrybucją tych odcinków, a dzięki partnerom możemy to robić bezkosztowo dla Ciebie. Partnerem audycji jest MobileMed. Chcesz wesprzeć zdrowie swoich pracowników? Szukasz ciekawych, nowych i inspirujących programów well-being dla Twojej firmy w nowym roku? Sprawdź corporate-wellness.pl, link w opisie, podpowiedzą, doradzą, a co najważniejsze, dowiozą. Zadbaj o swoich pracowników, a oni zadbają o Twoich klientów i Twój biznes. Jedyna taka konferencja w Polsce, jedyna taka data, raz na 4 lata. Życie po exicie. Spotkajmy się w Warszawie podczas elitarnego wydarzenia dla doświadczonych przedsiębiorców. Dowiesz się, czy wyjście z firmy to Twój następny krok, jak go zaplanować i jak go dobrze przeprowadzić. Usłyszysz również o tym, jak ludzie, którzy sprzedają firmy, mądrze inwestują swoje pieniądze. Z praktykami i ekspertami porozmawiasz o efektywnych metodach exitu i o Twoich możliwościach po jego zrealizowaniu. Pozbądź się wątpliwości, czy, jak, czy w ogóle sprzedawać Twoją firmę. Zyskaj sprzymierzeńców i przygotuj swój plan. Spotkaj dojrzałych przedsiębiorców, takich jak Ty, i nawiąż z nimi relacje w kuluarach. Być może relacje na całe lata. Widzimy się na konferencji Życie po Exicie 29 lutego w Warszawie. Taka data tylko raz na 4 lata. Do zobaczenia. Mam takie trudne pytanie, może politycznie niepoprawne, ale ja lubię takie pytania. Zostaliście partnerem roku Google'a za 2022 rok, tak? Dobrze pamiętam? Tak, może to w 2023 przyznano, ale za poprzedni rok. Drugi, tak, zgadzam się. I ja zawsze jak patrzę na takie firmy jak twoja, które opierają się efektywnie na jednym dostawcy, który stanowi core, rozumiem to, tą technologię, zrozumienie i tak dalej, to też widzę olbrzymie ryzyko. Ryzyko tego, że duża korporacja zmieni swój sposób monetyzacji tego, co sprzedajecie, w tym wypadku chmury, czy sposobu działania, czy sposobu wynagradzania, i cały model biznesowy wasz może
ciągu kilku godzin runąć? To jest bardzo dobre pytanie. I jeszcze go nie zadałem, ale to jest bardzo dobre pytanie. Jak sobie z tym radzicie, to jest to pytanie. Żeby to było bardzo jasne i bardzo klarowne, absolutnie jesteśmy świadomi tego ryzyka. Natomiast budując biznes, tak my na to patrzymy, że tak naprawdę kładziesz na stole wszystkie ryzyka i popełniasz jakąś decyzję. Nie możesz zrobić wszystkiego, możesz zrobić jakąś część rzeczy. Z naszej perspektywy podjęcie tylko i wyłącznie ekskluzywnej współpracy z chmurą Google'a, publicznymi rozwiązaniami chmury Google'owej, położyliśmy na stole wszystkie ryzyka i bardzo skrupulatnie je oszacowaliśmy. I dziś po 4 latach mogę powiedzieć tak, że ta firma, gdyby nie ta decyzja, w życiu nie byłaby w tym miejscu. W życiu nie mielibyśmy takiej grupy klientów, w życiu nie mielibyśmy takiego poziomu przychodów, zysków, takiej klasy inżynierów, sprzedawców, jakichkolwiek innych osób byś dzisiaj nie wymienił, bo nie będę całej organizacji wymieniał. W życiu nie bylibyśmy w tym miejscu. I była to bardzo świadoma decyzja. Oczywiście obwarowana takim ryzykiem, o którym mówisz, że z dnia na dzień może ci się twój biznes wywrócić. Natomiast musimy też wziąć wszystkie inne znaki na niebie, na ziemi, dostępną wiedzę, żeby takie ryzyko popełnić. Pierwszym takim znakiem w naszym przypadku jest to, że dzisiaj Google jest bardzo wiarygodnym partnerem i oczywiście jest bardzo dużą korporacją, która może zrobić wszystko. Natomiast Google też komunikuje się do rynku. Jest spółką giełdową, czy grupą spółek bardzo dużą. I tak naprawdę ich strategia dzisiaj i pewnie jeszcze chwilę, dłuższą chwilę, to jest strategia współpracy przez partnerów. Google chwali się nie bez kozery, że 92-93% wszystkich deali, transakcji z chmurą publiczną, które odbywają się na świecie, jest robiona z udziałem partnerów. Czyli nie buduje swoich sił sprzedażowych. Buduje. Ma fantastyczne siły sprzedażowe, natomiast... Ale nie bezpośrednie. Również bezpośrednie. To jest to 7%, natomiast, zależnie jak licząc, nie odpowiem ci na to pytanie, czy to jest 7. Możemy z grubsza pewnie tak policzyć. Natomiast przede wszystkim myślę, że dużo szybciej, dużo sprawniej, tym bardziej, że trzeba też uwzględnić jeden parametr. Dzisiaj Google nie jest największą chmurą póki co jeszcze. Jest 3., 4, w zależności gdzie i jak sprawdzasz, według których badań. Więc jakby ta skala nakładów, inwestycji, potrzeby rozwoju i gonienia tych pierwszych 2, 3 chmur jest bardzo duża po stronie Google'a, więc jakby inwestycja w kanał partnerski jest, ona się odbywa, będzie i znamy plany na przyszły rok i na kolejne lata i póki co czuję się bezpiecznie. To jest jakby pierwsza perspektywa. Druga perspektywa jest taka, że popełniając taką decyzję i wiedząc, że teoretycznie w tym kanale i w tym modelu współpracy wiele może się pozmieniać z dnia na dzień, musisz budować swoją alternatywę. I my tą alternatywę bardzo powoli, ale bardzo świadomie budujemy. I pewnie w perspektywie najbliższych kilkunastu kwartałów będziemy w stanie być zupełnie od tego niezależni, budując swoje serwisy, budując swoje usługi, które w ramach tego świata chmury publicznej, mówiąc tak bardzo naokoło, będziemy w stanie naszym klientom oferować. Skąd wziąłeś się w tym biznesie? Jak zarobiłeś swoje pierwsze pieniądze? To jest, teraz akurat nie zdradzę, sekret rodzinny. To jest bardzo duży przypadek, bo naszym życiem często rządzi przypadek. Ja z wykształcenia jestem politologiem, więc moje... Politolog, który zarządza firmą, która sprzedaje chmurę. Tak, więc jakby nie wyrosłem z tego świata IT i nawet tak naprawdę nie miałem zbyt dużego doświadczenia w tym świecie IT. Natomiast mój brat jest bardzo dobrym deweloperem, z wykształcenia jest informatykiem. I tak naprawdę on mnie do tego świata ściągnął na etapie, kiedy ten świat się zaczynał bardzo dynamicznie rozwijać, kiedy w firmie mojego brata prowadzono rekrutacje bardziej na stanowiska biznesowe. No i wprost mówiąc, ja dostałem tam pracę. Mój brat, tak jak to wtedy było, i jeszcze pewnie była w wielu firmach, otrzymał za to bonus, no bo była osoba z polecenia. Natomiast ja w ten sposób poznałem swojego przyszłego wspólnika. Więc jakby ciąg bardzo różnych przypadków, bardzo różnych zdarzeń. To była pierwsza praca w swoim życiu? Nie, to nie była moja pierwsza praca, ale wcześniejsze moje 7-8 lat to jest praca na przysłowiowym etacie, nie praca na swoje. Co robi politolog na etacie? To jest
kolejne bardzo dobre pytanie. To też może mieliśmy być... tutaj w offie przed nagraniem właśnie troszeczkę narzekanie na to, że nie da się zaparkować, bo my jesteśmy bardzo blisko wiejskiej, Sejm obraduje, show jest na YouTubie, można oglądać. Tak. Mam dalej takie zboczenie i podglądam to, co dzieje się w polskim parlamencie, czasami z lekkim obrzydzeniem, ale jednak no, tego nie wyrzucisz z siebie. Na tym też wyrosłem i wiele lat spędziłem ucząc się o tym, jak ta polityka... To co robiłeś, zanim trafiłeś do technologii? Wiesz co, kolejne fantastyczne zajęcie. Ja byłem generalnie przez wiele lat produkt managerem. I co ciekawe, zarządzałem elektronarzędziami. To też jest kolejne fantastyczne doświadczenie, które pokazało mi, że branża budowlana jest wymagająca. W której firmie? Wolałbym, chociaż to chyba nie jest tajemnicą. Ja pracowałem dla też spółki giełdowej, firma Koelner, teraz Roplak. Fantastyczne doświadczenie, bo ogromna firma, pewnie w tamtym czasie z dużą ilością chaosu, więc wiele światów, marketing, sprzedaż. I to też w jakimś stopniu chyba pozwoliło mi potem dużo łatwiej zarządzać organizacją. To było bardzo dobre doświadczenie. Czyli doświadczenie z 8 lat pracy, czy tam ponad prawie dekady pracy w różnych innych firmach, pomogło ci zbudować taki warsztat menedżerski chyba, nie? Chyba tak, bo jakby ja dzisiaj mam takie założenie, jeżeli chodzi o bycie prezesem, o bycie liderem, że ważne, żeby ten lider czy ten prezes nie przeszkadzał. Bardzo istotne jest to, żebyś stwarzał swoim zespołom, swoim teamom miejsce trochę do eksperymentowania, oczywiście w granicach rozsądku, trochę do niezależności, trochę do kłótni, ale na koniec dnia dobrze, gdybyś często był w roli tego, który usuwa przeszkody. Bo te zespoły naprawdę potrafią sobie świetnie dawać radę. Natomiast nie ma nic gorszego niż odtwarzanie wizji kogoś, kto ci tą wizję narzucił. Dużo przyjemniej, dużo szybciej, dużo sprawniej realizujesz wizję, z którą się utożsamiasz, realizujesz cele, które tak naprawdę sam albo w jakimś stopniu partycypowałeś w stawianiu tych celi na kolejny kwartał czy na kolejny rok. I my nie zawsze, tak jest oczywiście, ale w taki sposób próbujemy budować organizację. To daje większości osób dużo swobody w działaniu. Oczywiście sprzyja popełnianiu błędów, co naturalne, ale też można budować mechanizmy, które pozwalają te błędy eliminować, minimalizować bądź potem je poprawiać. Natomiast też sprzyja bardzo mocno właśnie budowie kultury pracy zdalnej, no bo wtedy tak naprawdę to nie jest organizacja i firma kontrolująca, tylko to jest firma, która buduje kulturę umawiania się na terminy, na dowożenie konkretnych projektów, chociaż nie będę czarował i z tym czasami mamy problemy. Jak chyba każdy. Kolejne niełatwe pytanie. Powiedziałeś celebrowanie sukcesu z trudnym klientem. Kto to jest trudny klient? Tych definicji jest kilka. To najtrudniejszy klient do tej pory. Najtrudniejszy. Bez imienia, nazwiska. Wiesz co, najtrudniejsi klienci, ja wrzucam ich do kategorii wszystko wiedzący. Ja nie twierdzę, że moja organizacja ma monopol na wiedzę. Natomiast czy na super znajomość technologii, bo jest na rynku wielu, którzy znają ją często dużo lepiej, albo jeszcze lepiej potrafią, zaprząc ją do pracy pod potrzeby biznesowe klientów. Natomiast ważne jest to, czy klient, partner potrafią się nawzajem słuchać. I dla nas najtrudniejszy klient to jest klient niesłuchający. To jest taki klient, który przychodzi z jedyną, słuszną, gotową receptą. Wdrożcie mi to. A my po 15 czy 20 analogicznych wdrożeniach wiemy, że to nie ma szans powodzenia. I często jest takie pytanie, no dobrze, to zarabiamy te pieniądze i realizujemy tą nierealizowalną wizję, czy na tym etapie mówimy pas, i będziemy podejmować się tego typu wyzwań. Tym bardziej, że nierzadko są to bardzo wysokie i bardzo duże i bardzo intratne kontrakty z tej perspektywy. Natomiast już na starcie obarczone tym, że kolejne 12 miesięcy to będzie gehenna. Więc pytanie, czy ty na to jesteś gotowy? Czy w tym czasie nie lepiej współpracować z kilkoma mniejszymi albo mniej przekonanymi o swojej wyjątkowości, boskości organizacjami? Czy bycie generalistą w firmie technologicznej jest lepsze niż bycie specjalistą, jeżeli się nią zarządza? No bo ty jako politolog i osoba, która nie kodowała, nie robiła tego typu rzeczy, no tak rozumiem, tak. Masz trochę inne spojrzenie na biznes niż osoba, która siedzi w tej technologii bardzo głęboko. Zgadza się. Ma to swoje plusy i ma to swoje minusy. To jakie obserwuję to są? Firmy, które zaprzyjaźnione firmy, z którymi znamy się od lat, spotykamy się przy okazji różnych wydarzeń branżowych, bo branża jest dość znana,
przewidywalna i jakby wszyscy gdzieś przy okazji różnych wydarzeń się mijamy i znam firmy, które zarządzane są przez osoby z bardzo mocnym backgroundem technicznym, które w zasadzie wyrastały bardziej z ról technicznych czy wręcz z wykształceniem technicznym i w tamtych firmach jest bardzo mocny albo w zasadzie główny nacisk na przykład tylko i wyłącznie na technologię. Gdzieś giną. Oczywiście generalizuję teraz bardzo mocno, ale to jest jakieś moje wyobrażenie o rynku. Ma to dużo plusów, no bo faktycznie jesteś ekspertem i faktycznie ta osoba, która rządzi organizacją, nadaje ton jej rozwoju technologicznego, kolejnych technologii, czy jakby kolejnych obszarów, bo umówmy się, że chmura to jest temat rzeka i możesz rozwijać się naprawdę w wielu obszarach. I to na pewno ma plus, bo jest to w rękach osoby, która zarządza organizacją, jest w stanie dosyć dobrze rozdzielać priorytety. Gdzieś wtedy w tych organizacjach, to też znowu moja obserwacja, nie zawsze, ale zdarza się, ginie czy znika ten aspekt biznesowy. Jakby z perspektywy naszej organizacji, my wyrośliśmy jako organizacja, która na przykład od początku bardzo mocno stawiała na marketing i promowanie firmy. Mhm. I byliśmy firmą partnerską, która nierzadko miała większy zespół marketingu tutaj lokalnie w regionie niż Google w tamtym czasie czy w danym okresie. No bo z naszej perspektywy pozyskiwanie leadów, growth hacking, SEO było absolutnie czymś kluczowym, priorytetowym, rozwój social mediów, kanału YouTube'owego, więc jakby wychodziliśmy przed szereg w tym obszarze. No, natomiast znowu mamy dzisiaj na pokładzie osobę, która zarządza technologią i nadaje kierunek rozwoju tej technologii i nie jestem to ja. I bardzo dobrze można to połączyć, więc jakby każdy model ma rację bytu. Oczywiście zupełnie inne są wyzwania, natomiast jak pokazuje chyba nasz przykład, można to połączyć. Chociaż czasami przyznam bardzo szczerze, że doskwiera mi w dyskusji z zespołem ten brak wiedzy, brak backgroundu i tu nie chodzi o to, że musisz przewracać oczami i udawać, że wiesz, o czym wszyscy właśnie rozmawiają na spotkaniu, chociaż tak czasami też się zdarzało, nie będę ukrywał. Natomiast jakby na takim bardzo wysokopoziomowym obszarze jesteś w stanie jako osoba biznesowa rozumieć technologię, rozumieć, do czego ona służy, identyfikować trendy. Natomiast no, mimo wszystko musisz mieć absolutnie bardzo mocny team techniczny, który za tym stoi, bo bez tego nie dasz sobie rady. Czy to nie jest trochę tak, że wtedy widzisz las i drzewa ci nie zasłaniają, jak nie do końca masz tą super głęboką wiedzę techniczną? To prawda i coś w tym jest, że wtedy ta twoja uwaga, może nie dostrzegasz czasami tych gór lodowych i dobrze, bo je po prostu omijasz i w nie nie wpływasz szczęśliwie. Naturalnie pracujesz nad biznesem, a nie w biznesie, bo biznes jest skomplikowany technologicznie, tak? Często, bardzo często tak. Natomiast no, żeby biznes się rozwijał, ktoś ten kierunek musi wyznaczyć, jakiś kapitan i musimy wszyscy próbować do niego dowiosłować. Mhm. Pogadajmy o chmurze. Przy czym uprzedzam, ja jestem po 12 latach w Dellu. Serwer w biurze jest lepszy niż serwer gdzieś tam nie wiadomo gdzie. Troszeczkę tutaj sobie oczywiście żartuję, ale ja pamiętam takie wydarzenia sprzed trochę więcej niż dekady, zanim wasza firma powstawała, jak to Amazon zrobił sobie dużo serwerów i nie bardzo wiedział, co z nimi zrobić, bo mieli serwery zrobione na Black Friday i Christmas Rush, tak? Czyli jak było szaleństwo zakupowe, to musieli mieć, a przez pozostałych 10 miesięcy w roku nie bardzo było, co z nimi zrobić, to może sprzedamy trochę wolnej przestrzeni. To jest najbardziej zyskowny biznes Amazona jako korporacji. Pamiętam, jak Microsoft zabrał nas do jakiegoś super hotelu nad jakieś ciepłe morze i mówił, że teraz jest Azure i to wszystko zmieni. Byliśmy tam wśród chyba wszystkich głównych producentów z krajów Europy i tak popatrzyliśmy na siebie, aha. No i rzeczywiście tak jest. Ale czy nie jest tak, samo bycie w chmurze może być niewystarczające, że posiadanie jednak swojego hardware'u jest ważne, czy posiadanie kilku rozwiązań. Były takie momenty, że jakaś serwerownia gdzieś tam, powiedzmy we Francji się spaliła i serwisy w Polsce nie działały, tak? To tego typu fakty. O co chodzi z tą chmurą? Dlaczego Google inwestuje pieniądze w Polsce? Dlaczego Microsoft inwestuje miliardy w Polsce? Dlaczego te wszystkie firmy decydują się po pierwsze na Polskę, gdzie ta energia jest jednak nie tak zielona, ale jest zimno w zimie. O co chodzi z tym rozwojem? Powiedziałeś, że to będzie wielomiliardowy biznes, jeżeli chodzi o wzrost.
Tak, może już nie taka dynamika, jak była, ale tak. Ale... No bo wszyscy bardziej czy mniej to używają. No, nawet audycja Zaprojektuj swoje życie ma swoją mikrofurę i parę... mikrochmurę i parę tych terabajtów, nawet parę dziesiąt plików wideo tam gdzieś wisi. Ale tak na poważnie, o coś chodzi z chmurą i co będzie się działo dalej? Wiesz, na każdy argument, który oczywiście dzisiaj możemy przytoczyć, znajdzie się bardzo sensowny kontrargument, bo zawsze po dwóch stronach zwolenników jednego, drugiego, trzeciego rozwiązania każdy znajduje argumenty, które mu pasują, które są wygodne i które pasują do całościowego obrazu sytuacji. Jeszcze bardzo dobrze można to podeprzeć danymi. Z mojej perspektywy, obserwując 10 lat dostarczania tych rozwiązań do naszych klientów i w tej chwili prawie 4000 aktywnych klientów, których obsługujemy na co dzień. Z mojej perspektywy kluczowych jest kilka rzeczy, jeżeli rozmawiamy o chmurze. A pierwsza rzecz jest taka, że dzisiaj możesz powiedzieć do każdej firmy, słuchaj, produkujesz zabawki, chcę, żebyś produkował, czy jakby twoją misją jest produkować najlepsze, najlepiej się sprzedające, najbardziej bezpieczne, najbardziej ekologiczne zabawki na świecie na supermarżach. Nie zajmuj się technologią. Jakby czyli odlewy plastikowe uwagi. Nie są tak ważne, tak? No, na tej zasadzie dokładnie, że jakby szczególnie w erze, kiedy dzisiaj praktycznie każda firma jest bardzo regularnie narażona na to, że ktoś ci tam będzie próbował od tyłu do twojej serwerowni, do twoich zabawek się dostać w takim czy w innym stopniu. Więc jakby pierwsza myśl jest taka, że zrzuć ciężar odpowiedzialności za utrzymywanie technologii, co dzisiaj nie jest łatwe, wszyscy mamy tego świadomość. Mhm. Co jest trudne, oczywiście, poczucie... Technologii i bezpieczeństwa. Tak, i bezpieczeństwa. Więc jakby to jest pierwszy kronargument. Bądź najlepszy w tym, co robisz. Nie poświęcaj dużej ilości nakładu na energię. Uwolnij te nakłady i tą energię i te pieniądze, które poświęcasz na dewelopowanie samemu tej technologii, czy utrzymywanie samemu tej infrastruktury. Jakby oddaj to komuś na zewnątrz, mówiąc wprost, outsourcuj to na zewnątrz. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, której też dotknąłeś już, uzupełniając moją wypowiedź, to jest bezpieczeństwo. Tak naprawdę wiem, że moglibyśmy o bezpieczeństwie znowu rozmawiać godzinami, natomiast w mojej ocenie, gdyby to tylko ode mnie zależało, to ja wolałbym oddać to bezpieczeństwo jednej, drugiej, trzeciej czołowej firmie, która wykłada na to miliardy złotych znowu, żeby ta infrastruktura była bezpieczna i naprawdę zabezpieczona na światowym poziomie, niż robić to samemu we dwóch, we trzech i jakby codziennie powtarzać tą pracę. Chociaż i niekoniecznie mieć tą samą wiedzę, którą ma gigant, prawda? Absolutnie tak, więc dostajesz jakby trzeci argument. Drugi argument, a dla mnie trzeci argument to jest ten, który... często o tym zapominamy, bo to stało się już bardzo oczywiste, ale dzisiaj wydaje mi się, że dzięki chmurze, serwisom i usługom, które dostajemy od Amazona, Google'a, Azure'a, tak naprawdę dzisiaj każda mała firma rozpoczyna swój wyścig o rynek, rozpoczyna swój wyścig o może wielką światową karierę unicorna, mając dostęp do tych samych technologii, do których mają dostęp giganci. Za kilka dolarów miesięcznie. Dokładnie tak. Mhm. Więc jakby możesz dzisiaj wystartować ze swoim rozwiązaniem dotykającym sztucznej inteligencji, big data, cokolwiek sobie wymarzysz i korzystasz naprawdę z topowej technologii. A czwarty argument, który akurat nie ja bardzo lubię i on jakby bardzo dobrze pasuje dzisiaj do czasów, które mamy za oknem. Konia z rzędem, kto potrafi tak naprawdę przewidzieć, czy my jesteśmy na przededniu kryzysu ekonomicznego, czy my w zasadzie z tego kryzysu może już wychodzimy, a może za chwilę on dopiero nadejdzie. Bardzo lubię, kilku naszych klientów mówi, że chmura jest dla nim dokładnie tym, co jakby doskonałą odpowiedzią na to, co nieprzewidywalne. Bo w zasadzie dzisiaj korzystam i płacę, a jutro nie korzystam i nie płacę. Więc w zasadzie ty swoją infrastrukturę możesz w dowolny sposób skalować, bo tak naprawdę w modelu pay dość szybko. Tak, dość szybko płacisz za to, co tak naprawdę wykorzystujesz i na drugi dzień odpinasz kartę, bądź likwidujesz swój rachunek billingowy i nie ponosisz tych kosztów. Nie zostajesz z tą stertą maszyn pod biurkiem, mówiąc bardzo kolokwialnie, więc jakby z naszej perspektywy przede wszystkim firmy mogą się bardzo łatwo skalować, ale też bardzo szybko pójść w dół. Ale też dzisiaj jest taki bardzo ciekawy trend, który obserwujemy na rynku średnich i dużych firm. Często te firmy powołują wewnątrz swoich organizacji mikrostartupy albo mikropoce dla różnych rozwiązań. I dzisiaj, mając chmurę,
możesz bardzo łatwo przetestować dany koncept i sprawdzić, czy on ma rację bytu, znowu nie inwestując na infrastrukturę jakichś gigantycznych ilości środków, tak? Czyli weryfikujesz bardzo szybko w startupowym podejściu, takim bardzo zwinnym, czy ten koncept ma rację bytu, czy ten nowy pomysł na linię biznesową faktycznie ma dla nas znaczenie. I nie wiąże się to znowu z milionowymi nakładami, więc no, jakby ja dostrzegam gdzieś takie perspektywy. Mówię, patrząc przez pryzmat 10 lat współpracy z tymi klientami, słuchając, dlaczego oni takie decyzje popełnili i dlaczego oni z tych technologii korzystają. Jeśli chcesz dotrzeć do przedsiębiorców, ludzi takich jak ty, zareklamować się w audycji Zaprojektuj swoje życie, napisz na adres partner@zsz.media. Zapraszam do współpracy. To jacy klienci się do was zwracają? Jakie problemy rozwiązują u siebie, przechodząc na rozwiązania chmurowe? To jest akurat nie fantastyczne, bo mówiąc wprost, chmura jest i dla dużych, i dla małych. Z naszej perspektywy... Co to jest mały? Wiesz, to jest taka firma mikro, w sensie 0,10 i to jest absolutnie też często idealny klient, który ze względu na swoje rozwiązanie i na przykład ze względu na swoje globalne podejście i to, że sprzedaje swoje rozwiązania czy usługi bardzo globalnie, często ma bardzo duże wydatki na tą chmurę, dużo większe niż 100, 200 czy 300 osobowa firma utrzymująca tam jakąś pojedynczą aplikację. Więc jakby dzisiaj tak naprawdę my współpracujemy zarówno z tymi małymi firmami, jak i z tymi dużymi. I to jest bardzo trudne, bo potrzeby są zupełnie... A one wszystkie są cyfrowe? Nie, no ten poziom, powiedziałbym, adopcji chmury w firmach jest na bardzo różnym poziomie, bo na to wszystko musisz jeszcze nałożyć, mówiąc wprost, siatkę wertykałów, w których te firmy działają. Bo są dzisiaj branże, które bardzo mocno sprzyjały przyspieszonej cyfryzacji albo przyspieszonej, jeżeli można tak powiedzieć, chmuryzacji, przechodzenia do chmury. Tak naprawdę dzisiaj świat w takim ładnym worku, używając angielskiej nazwy Digital Natives, to był taki idealny świat, gdzie chmura była bardzo szybko wybierana jako technologia pierwszego wyboru. Czyli e-commerce, SaaS-y, dokładnie. Cała masa startupów, która marzy o karierze unicornów. No bo tam próg wejścia był bardzo niski, próg wyjścia też jest dość prosty. No i też w przypadku sukcesu bardzo łatwo tą infrastrukturę z godziny, z minuty na minutę wyskalować. Więc to były takie branże. Na pewno gdzieś branżami, które były otwarte, wbrew pozorom, mimo rynku regulacyjnego i podleganiu obostrzeniom regulacyjnym, były branże, które potrzebowały bardzo dużego bezpieczeństwa danych. Więc podmioty regulowane, no oczywiście problem regulacji, spełnienia wymogów regulacyjnych. Branża, jakby cała służba zdrowia, czy jakby wszystko, co związane z opieką medyczną, no bo tam przetwarzanie danych, konieczność trzymania danych pacjenta w jednym miejscu, i to nie mówimy o case'ie Polski, ale jakby globalnie, to były branże, które bardzo szybko przechodziły tą drogę. Obszar produkcji przemysłowej, tak naprawdę dzisiaj wiele firm poszukuje optymalizacji dla logistyki, dla procesów produkcji, dla szybszego wykrywania usterek w fabrykach, czy jakby przeglądów serwisowych. I gdzie tam chmura działa? Bo na przykład próbuję złapać to. Dzisiaj, jeżeli masz na przykład turbiny wiatrowe, to dużo łatwiej jest robić zdjęcia i te zdjęcia przetwarzać i dużo szybciej potencjalnie przechwytywać potencjalną awarię na horyzoncie, niż wdrapywać się na każdy maszt, tam wchodzić i serwisować. Ja miałem bardzo ciekawą rozmowę kiedyś, pracowałem z takim inkubatorem British Petroleum właśnie a propos turbin. Oni zakładali mikrofony na korpusach tych turbin właśnie, które mierzyły wibracje i rodzaj dźwięku i to im mówiło, że turbina za tam 147 godzin będzie potrzebowała wymiany jakiejś tam uszczelki czy czegokolwiek innego, bo uczyli się właśnie w ten sposób, nie? Tak, no a jeżeli jeszcze możesz to przepuścić przez uczenie maszynowe i porównywać to z wcześniej zebraną bazą wiedzy. To jest dokładnie co zrobili. I wtedy bardzo szybko dostajesz bardzo precyzyjne komunikaty. A takie, rozumiem, że branże usługowe, takie jak turystyka, zaczęły to też wykorzystywać, produkcja czy też przemysł też. A które branże są twoim zdaniem może jeszcze do tyłu, ale tak w przededniu pełnej digitalizacji, tak, że będą potrzebowały i chmury, i digitalizacji procesów. Po prostu tak szczerze, to wydaje mi się, że dzisiaj nie ma już takiej branży. Że nie możemy wskazać takiego po prostu tego z ostatniej ławki. Jakby jeżeli dzisiaj twoja firma nie jest napędzana przez technologię, albo przynajmniej nie masz tego bardzo istotnie na swojej agendzie, to możesz być pewny, że za chwilę pojawi się startup, albo ktokolwiek z twojej konkurencji scyfryzuje
sposób, w jaki dzisiaj podajecie usługę na rynek. I za dekadę się nie będzie. Tak, i zostaniesz kilka długości za, więc dzisiaj to też fantastycznie pokazuje przy okazji procesu wyboru chmury, czy jakby decydowania się na tą czy inną chmurę, jak dużo osób w organizacji dzisiaj w ten proces jest zaangażowane. Jaki jest to istotny proces dla firmy, jeżeli firma decyduje i podejmuje tą decyzję, że dzisiaj często było tak, że za wyborem technologii w organizacji stało IT. No i czyli to było zrozumiałe. Czyli szło się do Misia, a potem ten Miś nazywał się CTO, tak? I to była ta rozmowa, tak? Tak, ja tego nie powiedziałem, Miś to Management and Information Services, to się kiedyś tak nazywało. Dobrze, Baćku, że ty to mówisz, bo ja potem z tymi wszystkimi ludźmi jeszcze rozmawiam, więc to ty A powiedzieś. Ja już jestem poza branżą, więc mogę być tutaj żartobliwy. Tak, śmieszkując, faktycznie duża, i dzisiaj też oczywiście ogromny wpływ na wybór technologii, ma zespół IT i osoby, które są blisko tej technologii albo blisko tej technologii będą, czy tą technologią będą finalnie zarządzać i administrować. Natomiast coraz częściej zaczyna dominujące znaczenie mieć biznes, bo to ten biznes przychodzi i kładzie na stole swoje potrzeby biznesowe. Czyli nawet nie dyrektor finansowy, który mówi, że to będzie taniej, czy prezes, że to należy robić, tylko biznes, który mówi, że tego potrzebujemy, tak? No biznes, dyrektor finansowy też jest personą, z którą musisz to skonsultować. No, oczywiście. Ale ja pamiętam, że były takie momenty, jak myśmy sprzedawali technologię czy chmurę, że się szło do dyrektora finansowego i tłumaczyło mu, że to rozwiązanie będzie X% tańsze i to załatwiało sprawę. Jest to dzisiaj też jeden ze scenariuszy, który dalej funkcjonuje, no nie powiem, że nie. Natomiast krąg osób, które podejmują decyzje na czele z zarządem jest coraz większy. No jakby coraz częściej dzisiaj zarządy firm mamy zaangażowane w ten proces decyzyjny i zarządy, czy jakby ludzie, którzy przewodzą organizacją, rozumieją, że to jest jakby niezbędna decyzja dla rozwoju ich biznesów, taka czy inna, czy hybryda, czy chmura, czy w ogóle brak chmury, no to też jest decyzja, tak? Możesz dalej pozostać na rozwiązaniach on-premisowych i to też jest jak najbardziej okej, jeżeli pozwala ci to realizować twoje cele biznesowe. A rozwiązania hybrydowe? Czy one mają sens? Czyli hybrydowe to znaczy, że mamy serwer w firmie i mamy też chmurę i one między sobą wymieniają dane i tak dalej. Absolutnie tak. No, zresztą wiele badań potwierdza. One też potrafią obniżyć koszt, jeżeli mamy pewien taki stały poziom potrzeb procesorów czy dysków. Tak, będzie to zdecydowanie bardziej ekonomicznie efektywne niż all-in. Natomiast no, to jesteśmy ci absolutnie według wszystkich badań i cyfr w samym środku z jednej strony multi-cloudowości, czyli podejścia, w którym korzysta się z więcej niż jednego dostawcy chmury, po to, żeby chociażby nie skazywać się tylko na jedne ceny i tylko na jednego dostawcę, co zrozumiałe z perspektywy. Ale też zabezpieczyć się przed właśnie takim pożarem serwerowni, tak? Tak, chociaż myślę, że ci przy skali całej trójki czy czwórki dostawców, czy nawet piątki, to skala tych serwerowni, kolokacji jest tak duża, że jeden pożar niewiele specjalnie zmienia. To dosyć łatwo te dane odtworzyć w innym miejscu od ręki. Zresztą tak też stanowią wszystkie SLA dostawców chmurowych. Więc to jest jeden z pomysłów. Natomiast no, jakby utrzymywanie, to jest bardzo powszechne, że część infrastruktury utrzymujesz u siebie, tylko poszczególne elementy wyrzucasz do chmury. Zresztą ta droga do chmury, ona nie jest prosta. Gdybym ci przyszedł tutaj i powiedział ci, że to jest bardzo proste i możemy to zrobić bardzo szybko, to tak to nie działa. Czemu? Ponieważ przecież jakby włączam sobie serwis, podłączam się i mam. Tak, natomiast wiesz, no, jakby za stosowaniem tych usług idzie też zmiana sposobu, w jaki często podajesz produkty na rynek, szybkości podawania tych usług, więc musisz pozmieniać też procesy, a procesy to ludzie, a my ludzie nie zawsze zmieniamy się szybko i nie zawsze chętnie decydujemy się na zmiany, no bo wygodnie nam jest w tym środowisku, które znamy i tak jak jest jakby bardzo, bardzo wygodnie, no po co coś zmieniać. Chmura to już jest przeszłość. Trochę pieśń wczorajsza. Ona już jest, wszyscy jej używamy i tak dalej. Świat w ciągu najbliższej dekady diametralnie się zmieni. Pierwszą ofiarą sztucznej inteligencji był Sam Altman, który został zwolniony z pracy. W międzyczasie zdążył wrócić. Ta saga się rozwija. AI zmienia bardzo mocno to, jak będziemy robili biznes. My jeszcze nie do końca to rozumiemy. ChatGPT to nie jest AI. To jest Large Learning Model, to jest jedna z opcji, ale to nie jest to. Jak twoim zdaniem te usługi, w tym chmurowe i to jak musimy się, bo im więcej będzie AI, tym więcej będzie potrzeba procesorów i dysków, żeby to przetworzyć, żeby przetworzyć modele językowe, czyli to, czym jest ChatGPT, potrzeba bardzo dużo procesorów. Na to szły te setki milionów dolarów, tak? Cóż, miliardy chyba. Dokąd zmierzamy? Jak biznesy powinny się do tego przygotowywać? Jak my jako przedsiębiorcy,
czy mali 10 osób, czy zatrudniający setki osób, musimy myśleć o tym, co się będzie działo w ciągu najbliższej dekady. Bo to będzie zmiana dużo większa niż GSM, czy WWW, tak? Czy nawet e-commerce. Szczęśliwie nie mam takiej kuli, którą bym tutaj wyciągnął. Oj, i przewidział prawdziwy scenariusz. I dobrze, bo dzięki temu życie jest ciekawsze. Ale myślę, że warto dotknąć kilku wątków i kilku sugestii, które można wykorzystywać i można dotykać. Jakby przede wszystkim z jednej strony masz grupę osób, które krzyczą, że to jest dla naszej... Pierwszy raz człowiek ma prawdziwego takiego przeciwnika, który zakończy naszą cywilizację i jest grupa... Jest to możliwe, ale mało prawdopodobne. Ale jest grupa i to dosyć znamienitych osobistości, które takie predykcje szykują. Jest druga grupa, która wskazuje, że odtąd nasze życie pewnie będzie dużo przyjemniejsze, dużo dłuższe, bo znajdziemy wiele rozwiązań na problemy zdrowotne, rozwiniemy się jako cywilizacja, więc pewnie jak gdzieś jestem w tej dyskusji pośrodku i lubię takie to podejście stoickie, że z jednej strony obserwuję i poszukuję korzyści, które ta technologia niesie dla biznesu. Natomiast bardzo też szanuję sobie takie podejście pragmatyczne. I z podejścia pragmatycznego jest jeden problem, jeżeli chodzi o biznes. Tak naprawdę prawa autorskie i to wszystko, co wytwarzamy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, czy jak ostatnio w jednej z dyskusji usłyszałem jeszcze na tym etapie bardziej uczenia maszynowego niż sztucznej inteligencji, chociaż no to jeszcze jest, jesteśmy gdzieś pomiędzy. Gdzieś dokładnie, więc jakby z tej perspektywy firmy mają duże wyzwanie, no bo jak te wytwory pracy, dobra, pomysły, koncepcje monetyzować, kto ma do nich prawa i tak naprawdę jakby sprawdzenie, jeżeli korzystasz z jakichś narzędzi wykorzystujących AI, sprawdzenie termsów jest bardzo istotną kwestią. I do tego zawsze większość naszych klientów zachęcamy, żebyś bardzo dokładnie przestudiował te dane, którymi zasilasz modele, to tak naprawdę, czy to pozostaną twoje dane faktycznie, czy to będzie wyseparowane środowisko i wiele firm ci oferuje taką możliwość, szczególnie dla biznesu jest to bardzo istotne, ale wiem też, że wiele firm korzysta, tak powiedziałbym, bardzo wprost i niespecjalnie przywiązując do tego wagę. Więc to jest jakby jeden aspekt, na który zwracamy uwagę. Więc to myślę, że każda organizacja musi albo jakimiś swoimi regulaminami, albo politykami dosyć dobrze doprecyzować, zanim dane twojej firmy w którymś jednym czy drugim modelu będą funkcjonować, czy dane twoich klientów, bo takie sytuacje już się dzisiaj wypłyną. Zdarzały. Jeżeli załadujesz dane swojej firmy chociażby do OpenAI, tak, no to nie ma... Dokładnie. Niekoniecznie te dane nie będą dostępne, jak tylko przesuną tą datę do przodu, prawda? Zgadza którą się. Mają logującą. A z drugiej strony myślę, że i do tego też zachęcamy większość firm do budowania jakiejś swojej wewnętrznej polityki, czy laboratorium, czy jakichkolwiek podejść, których twoi pracownicy, twoi partnerzy będą mogli tej technologii dotykać. Czyli w której będą mieli chociażby wykupiony dostęp do jakiejś płatnej subskrypcji, tak, albo w której będą odbywały się warsztaty, po to, żeby już na tym etapie przygotowywać swoją organizację na to, co nieuniknione. I też po to, żeby budować już kompetencje, ale też po to, żeby zachęcać swoich pracowników do eksperymentów, tak, no, do poszukiwania większej wydajności. No bo zdajemy sobie dzisiaj wszyscy sprawę, że z reguły jako ludzie jesteśmy trochę bardziej leniwi niż pracowici w jakiejś tam części. No więc poszukiwanie skracania czasu na wykonanie jednego czy drugiego zadania z wykorzystaniem chociażby AI czy automatyzacji, no to jest dobry kierunek. A nikt tego tak dobrze nie zrobi, jak pracownicy twojej firmy, którzy dzięki temu zaoszczędzą kilka godzinek. Tym bardziej, że jest taka przerażająca statystyka, że organizacje w zeszłym roku 12% całego swojego czasu wykorzystały na robienie rzeczy, które już mają w firmach zrobione, tylko dlatego, że nie miały automatyzacji, albo tylko dlatego, że wielokrotnie powtarzamy te same czynności, wykorzystując interfejs, mówiąc wprost, białkowy. Co się stanie z interfejsem białkowym, jeżeli AI będzie tak wszechobecne, jak jest w tej chwili komórka czy e-commerce? Ja absolutnie nie mam kompetencji, żeby na to pytanie bardzo precyzyjnie odpowiedzieć. Z mojej perspektywy myślę, że człowiek zawsze znajdzie swoje miejsce, więc jakby znajdzie się miejsce dla nas wszystkich, to bo już dzisiaj pojawiają się stanowiska pracy związane z obsługą, z moderowaniem i całą masą różnych innych czynności, które gdzieś około będą się pojawiać, więc na pewno czeka nas znowu jakaś duża rewolucja na rynku pracy. Natomiast jeżeli to sprawi, że będziemy mogli pracować 3 dni w tygodniu, 2 dni w tygodniu, a wytrzyma to gospodarka i ekonomia, to dlaczego nie?
Ja wcale nie jestem pewien, czy to tak zadziała, bo jeżeli spojrzysz na malarstwo tak prawie do końca XIX wieku, to ono bardzo realistycznie odwzorowywało rzeczywistość. Pojawia się fotografia, pojawia się kubizm, dadalizm, pojawia się Picasso, pojawia się Dali i fotografia zajmuje się odwzorowywaniem rzeczywistości, a artyści tworzą coś zupełnie innego. I to samo można by powiedzieć z prasą Gutenberga. Tak? Do momentu, kiedy pisaliśmy piórem, no to było parę ksiąg, które były powielane. To była Biblia, to były dzieła greckich filozofów i koniec. Nic specjalnie nowego. Oczywiście było parę ksiąg świętych, kościoła i tak dalej, ale nie było specjalnie nic w zachodnim świecie generowane, a prasa uwolniła to. Więc też jest możliwe, że że są rzeczy, których sobie jeszcze nie wyobrażamy, tak? Absolutnie tak, które ci ciężko jest, wiesz, w ogóle opisać i namacić. 20 lat temu wytłumaczenie komuś, że ktoś pracuje w UI, UX, byłoby niemożliwe do zrozumienia, tak? Absolutnie tak, absolutnie tak. No i pewnie tak się to wydarzy. Natomiast bardzo się cieszę, że zahaczyłeś o temat sztuki i w ogóle kultury, bo wydaje mi się, na przykład z mojej perspektywy, to jest bardzo dobre miejsce ucieczki i dalej poczucia, wiesz, ucieczki od tej technologii, którą obserwujesz na co dzień, którą widzisz, w jakim tempie się rozwija i nie zawsze do końca, tak jak przed chwileczką rozmawialiśmy, rozumiesz jeszcze, w którym tempie się to może rozwinąć albo jaki będzie, zwizualizować, jaki będzie finalny efekt. A ta sztuka tworzona przez człowieka, muzyka na żywo, koncerty, galerie, pozwalają ci dalej zachować takie poczucie i wiarę, wiesz, w ten talent ludzki, w to, że ludzie potrafią tworzyć piękne rzeczy. No i to jest takie fajne doświadczenie. Co roku w San Francisco odbywa się Next, czyli ta największa konferencja Google'owa i dosłownie 10 metrów po drugiej stronie od Nexta, tam gdzie obserwujesz te wszystkie technologie, jest Muzeum Narodowe, gdzie zebrane są chociażby dzieła Warhola. I to jest takie bardzo fajne doświadczenie, kiedy po tych wszystkich konferencjach i potem, kiedy oglądasz te niesamowite rzeczy, masz te pół godziny do godziny, żeby zobaczyć faktycznie, że jednak ten człowiek tworzył piękne rzeczy i one z zasady będą ponadczasowe, czy są ponadczasowe, uznane za genialne. Więc to pozwala zachować taki zdrowy balans pomiędzy technologią, a pomiędzy życiem codziennym. Piotrze, w audycji Zaprojektuj swoje życie zawsze mamy taki moment, kiedy zadajemy gościom bardzo podobne pytania. Nawet mamy taki hashtag trudne pytania. Jesteś gotowy? Tak, tak. Mam nadzieję, że jestem gotowy. No dobra. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu? Myślę, że to nie jest bardzo odkrywcze, że jakby moment, kiedy rezygnujesz kolokwialnie z etatu, i zaczynasz być na swoim z perspektywy czasu, mojego życia zawodowego, ale przede wszystkim też osobistego, to jest zdecydowanie najlepsza decyzja, bo bez niej nie byłoby tego wszystkiego, co dzisiaj dzieje się w moim życiu osobistym, ale też nie byłoby tego wszystkiego, co dzieje się w moim życiu zawodowym i myślę, że nie czułbym się spełniony, a dzisiaj na pewno czuję się spełniony. A poruszyłeś bardzo ciekawy aspekt, więc ja podrążę. A co takiego zmieniło się w twoim życiu osobistym, jak poszedłeś na swoje? Z mojej perspektywy praca na swoim, czy jakby praca ze wspólnikami, w biznesie ze wspólnikami, daje ci ten komfort, że wszystko możesz, ale nic nie musisz. I to jest fantastyczne, kiedy możesz popełnić decyzję, kiedy możesz skupić się na jakichś tam rzeczach, ale nie musisz. Jakby i to ty decydujesz, w którą stronę rozwija się organizacja, ile czasu przeznaczasz na jej rozwój. Oczywiście nie czarujmy się, jeżeli chcesz, żeby twój biznes się rozwijał, to zgodnie z tą słynną zasadą 10 tysięcy godzin poświęconych na to, żeby osiągnąć poziom mistrzostwa w jakiejkolwiek dziedzinie, którą się zajmujesz, to osiągnięcie jakiegoś poziomu w prowadzeniu biznesu, to jest masa wyrzeczeń, to jest masa krwi. To brzmi dumnie po 10 latach i 100 milionach, ale na początku to nie do końca tak było, prawda? Absolutnie tak. No, wielokrotnie masz taki pomysł, że wracasz na etat, że jak dostajesz co miesiąc przelew, to wszystko jest bardzo proste. Musisz tylko wykonać swoje zadania i tyle. Ale mówię, no, jakby prowadzenie swojego biznesu to jest na pewno ta możliwość wyboru i możliwość popełnienia tych decyzji. Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? I znowu, to jest bardzo mocno powiązane z tym odpowiedzią na pierwsze pytanie, bo mam tą satysfakcję, kiedy mam wybór. Lubię mieć wybór,
Jeżeli mam w danej sytuacji wybór i mogę podjąć taką decyzję, która jest zgodna z tym, co czuję, a z tym, co chcę zrobić, no to wtedy odczuwam dużą satysfakcję. Kiedy muszę coś robić wbrew sobie, absolutnie nie mam żadnej satysfakcji. Mhm. A więc jakby znowu, jeżeli jestem spełniony i jeżeli sam mogę decydować o swoim życiu, o swoim otoczeniu, o kręgu moich znajomych i o tym wszystkim, na co poświęcam energię, to wtedy odczuwam satysfakcję. Jak wygląda twój typowy dzień? Nie mam jednego typowego, powtarzalnego schematu funkcjonowania dnia, bo jakby też przyzwyczaiłem się do tego i wyciągnąłem też lekcję z tych 10 lat, że jakby to jest bardzo długa droga i bardzo wymagająca. Mhm. Więc jeżeli ty nie zadbasz o nośnik twojego ciała, twojej energii, no to generalnie nie pociągniesz długo. To jest bardzo trudne, no bo ta potrzeba cały czas pogoni za kolejnym celem biznesowym, bycia cały czas w czubie, powoduje, że to mocno eksploatujesz głowę, mocno eksploatujesz ciało. No i dzisiaj mój dzień jest jakby mocno skorelowany z tym, że jestem w stanie realizować swoje zadania, ale też, że mam tą przestrzeń na to, żeby zadbać o głowę i żeby zadbać o ciało, no bo jeżeli nie dostarczysz tego paliwa, no to tak naprawdę jak długo jesteś w stanie być produktywny, jak długo jesteś w stanie być kreatywny. I też próbujemy tą zasadę mocno kultywować w organizacji, że jeżeli skupiamy się na pracy, to skupiamy się na pracy, ale jeżeli zamykamy komputery, to mamy na przykład zakaz wysłania w tygodniu po godzinie 18 maili z takiego trywialnego powodu i nie chodzi o to, że ty masz na te maile odpowiadać albo ktoś będzie na nie odpowiadał, tylko chodzi o to, że jeżeli skupiasz się na pracy, to skupiaj się na pracy, ale jeżeli skupiasz się na resecie głowy, jeżeli skupiasz się na rodzinie, to skup się na tych czynnościach, bo wtedy w poniedziałek po weekendzie tak naprawdę jest duża szansa, że dostaniesz z powrotem osobę, która jest sprawna, która ma chęć, która ma ochotę. Mhm. I też każda praca jest stresująca, więc wtedy z takim dosyć pozytywnym ładunkiem dużo łatwiej też jako człowiek kanalizujesz wszystkie stresy, które się pojawiają. I ten poniedziałek nie jest takim koszmarem, jak często się to zdarza. Czy mógłbyś przestać coś teraz robić, co by spowodowało twój rozwój albo poprawiło twoje samopoczucie? Tak, ja myślę, że mimo wszystko mam dużo takich jeszcze obszarów w życiu, w których nie wiem na co i kiedy rozchodzi się mój czas. Mhm. I wystarczyło, tak sobie czasami myślę, że gdybym przeznaczył ten czas na czytanie, które uwielbiam, no to mogłoby w moim życiu zmienić jeszcze trochę rzeczy, więc jakby połapać te miejsca, gdzie ten czas, nie wiedząc kiedy, rozchodzi się na absolutnie bzdurne rzeczy, jak scrollowanie Twittera, wycieka, tak. To jest po prostu niesamowite, jak to mocno konsumuje czas i ty nawet nie wiesz kiedy. Piotrze, jaką masz supermoc? Wydaje mi się, że oprócz tego, że każdy z nas ma dużo fajnych supermocy, ja jestem bardzo dumny z jednej rzeczy, która mi mocno pomaga w życiu, a wydaje mi się, że zaszczepiła mi ją moja mama. To jest patrzenie na świat trochę przez takie różowe okulary. Ja z natury jestem optymistą i mam w sobie tak jakoś takiej dużo wewnętrznej dobrej energii i to mi bardzo mocno w życiu pomaga. Mimo, że ten świat czasami zaskakuje nas negatywnie, biznes też, to ja jako swoją supermoc postrzegam możliwość czasami zakładania tych różowych okularów. I wtedy świat staje się bardziej strawny, ludzie bardziej przystępni i dużo łatwiej jest też prowadzić ten biznes, kiedy masz dużo tego optymizmu, kiedy tak dużo wiesz, różnych negatywnych rzeczy się dzieje. Ludzie, którzy nas otaczają, mają na nas olbrzymi wpływ. Im bliższy krąg wokół nas, tym więcej tego wpływu jest. Odbijamy od nich idee, budujemy nasze idee i z tych rozmów tworzą się pomysły, wektory, działania i nasza rzeczywistość. Ja to nazywam wewnętrznymi kręgami. Jak budujesz swoje wewnętrzne kręgi? Wiesz co, ja trochę już się chyba zdradziłem na początku rozmowy, mówiąc, że hołduję teorii, oczywiście nie bardzo ortodoksyjnie, ale jednak, że nie lubię pracować z ludźmi, których nie lubię. Więc lubię otaczać się ludźmi, z którymi jestem w stanie wytrzymać dłużej niż godzinę w jednym pomieszczeniu, których towarzystwo mi się nie nudzi. I stosuję to zarówno jakby w życiu osobistym, jak i w życiu biznesowym. I wydaje mi się, że filarem też sukcesu mojej obecnej organizacji jest na przykład to, że cały poziom menedżerski, czyli osoba odpowiedzialna za sprzedaż, za technologię i za marketing, współpracujemy dzisiaj razem wszyscy 8 lat.
i ta współpraca dalej przynosi rezultaty. Jesteśmy w stanie znosić swoje towarzystwo, swoje humory i też pewnie wszyscy się darzymy jakąś sympatią. I wydaje mi się, że jest to istotne. Nie ma nic gorszego w biznesie, ale też pewnie w życiu osobistym niż bycie skazanym na towarzystwo kogoś, kogo nie lubisz. Mhm. Opisz trzy rzeczy, które chciałbyś robić za 3 lata. Wiesz, to jest bardzo prosty katalog tematów oprócz prowadzenia biznesu, bo to daje mi dużą satysfakcję. Mm-hmm. I ja mam takie 3 rzeczy, które uwielbiam robić od czasów i mam nadzieję, że za 3 lata będę tego robił w bród. Uwielbiam czytać książki. Mm-hmm. Uprawiam jogę od 3 lat i to jest absolutnie dla mojej głowy i pewnie dla mojego samopoczucia fizycznego, a z każdym kolejnym sylwestrem mamy jeden więcej, to dosyć istotne. I bardzo uwielbiam windsurfing, którym jakąś taką miłością absolutną się zakochałem. Taki stary windsurfing. Taki stary. Nie mówimy o kajcie i tak dalej. Mam zawsze problem z tą deską, jak ją pakuję na dach. Bo jest duża. Absolutnie duża. Są jakieś rozwiązania ci alternatywne. I ja mam nadzieję, że za 3 lata oprócz prowadzenia biznesu będę absolutnie robił te 3 rzeczy. Mówiłeś o książkach. Teraz będzie chyba najtrudniejsze pytanie. Mhm. Książka która? Paradoksalnie ja mam jedną książkę, która od ostatnich chyba 2 lat mocno rzutuje na moje wszystkie przemyślenia. Jest to książka listy od astrofizyka, mhm, Neil deGrasse. I jakby z tej perspektywy, że autor tej książki, zresztą ceniony naukowiec, odpisuje w sposób bardzo naukowy i bardzo rzeczowy swoim czytelnikom w listach na najtrudniejsze albo najbardziej intrygujące nas ludzi zagadnienia dotyczące naszego życia, dotyczące śmierci, dotyczące istnienia Boga lub wielu bogów. I to jest jakby dla mnie absolutnie kwintesencja dzisiaj mojej filozofii życiowej, która w tych listach pewnie jest wykładana, spojrzenia na świat, spojrzenia na naszą rolę jako ludzi w tym świecie, no i też na różne inne trudne pytania, które każdy z nas pewnie sobie codziennie zadaje i poszukuje w tym życiu sensu, jakiegoś celu. A co chciałbyś, żeby widzowie i słuchacze audycji Zaprojektuj Swoje Życie zapamiętali z naszej rozmowy? Wiesz co, ja mam jakby jedną radę dla wszystkich, bo pewnie wszyscy będąc w biznesie, ale też w życiu, naoglądaliśmy się całej masy różnych zachowań i różnych podejść. Jakby ja hołduję jednej zasadzie i pewnie świat byłby piękniejszy, gdyby ta zasada miała większą rzeszę fanów. W zasadzie, wiesz, masz jedną twarz, masz jedno lico i jeden wizerunek. I pewnie działaj w tym biznesie w taki sposób, przynajmniej tak staram się robić, żeby na drugi dzień można było po pierwsze spokojnie popatrzeć w lustro, a po drugie, tak jak wspomniałem, żeby można było, mówiąc kolokwialnie, spokojnie wyjść na miasto. I jakby to jest taka kluczowa zasada, którą ja kieruję się w biznesie, robiąc ten biznes, staram się robić go najbardziej etycznie, jak się da zrobić. I wszystkim potencjalnie adeptom, potencjalnie młodym przedsiębiorcom, ale też tym starym wyjadaczom serdecznie rekomendowałbym trzymanie się tej zasady, bo wtedy te biznesy będą się rozwijać, my wszyscy będziemy w stanie wspólnie funkcjonować, a świat będzie piękniejszy. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję wam. I jak co tydzień, w czwartek o 4:00 spotykamy się w audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Zaprojektuj swoje życie.